Dziękuję bardzo za tą dzisiejszą dyskusję. Bardzo wiele interesujących wątków zostało tutaj poruszonych. Większość z nich pozostaje w zakresie zainteresowania działań ministra gospodarki, więc chciałabym tylko tak hasłowo bardzo krótko podsumować. Jeżeli chodzi o kwestię bezpieczeństwa dostaw, to plany, które my przygotowujemy w ministerstwie i środki, jakimi dysponuje państwo, dotyczą zarówno kwestii związanych z zakłóceniami w dostawach z różnych powodów, ale także związanymi z przyczynami technicznymi. Także stan sieci, dostępność pojemności, ewentualne awarie, jakie mogą się w obiektach infrastrukturalnych wydarzyć, są też sytuacją, którą uwzględniamy w naszych działaniach i zapasy obowiązkowe, środki, jakimi dysponujemy, dotyczą także tego typu sytuacji, nie tylko kryzysów związanych z jakimiś zakłóceniami w dostawach z zewnątrz. Stan sieci, zarówno przesyłowej, gazowej, jak i elektroenergetycznej, jak i naftowej, jest przedmiotem naszych stałych analiz. Wspomniała pani redaktor, co roku podsumowujemy stan sieci elektroenergetycznej i gazowej i tutaj z dużym niepokojem zawsze konstatujemy wiek tej sieci, jej stan techniczny, także tutaj nadzór ze strony Urzędu Dozoru Technicznego jest w naszej ocenie niezbędny. Ja z dużym oczekiwaniem czekam na ten dzień, kiedy te zapowiadane 1000 km sieci gazowej wreszcie zostanie oddane użytkowania i zmieni nam wskaźniki, gdzie wykazujemy co roku, że sieć gazowa w ponad 60% już przekroczyła wiek dopuszczenia do użytkowania. Jeżeli chodzi o wykorzystanie infrastruktury i padło tu pytanie, czy grozi nam przeinwestowanie. W naszej ocenie dotychczasowe zdolności przesyłowe były zdecydowanie niewystarczające dla rynku. To inwestowanie jest konieczne, natomiast faktem jest, że zadaniem rządu i regulatorów rynku jest zapewnienie równowagi pomiędzy potrzebami inwestycyjnymi a kosztami, jakie te inwestycje rodzą. Ponieważ zmierzamy do uwolnienia cen w obrocie gazem ziemnym, ten proces jest nieunikniony. Jesteśmy jednym z ostatnich państw w Europie, które jeszcze dzisiaj reguluje ceny na rynku gazu ziemnego dla wszystkich odbiorców. Także tutaj mechanizm giełdowy jest jednym ze sposobów, abyśmy od tej regulacji cen mogli już odejść. Tym niemniej ceny, stawki za usługi przesyłowe, magazynowe nadal pozostaną regulowane i tutaj rolą państwa regulatora jest zapewnienie tej sensownej, uzasadnionej równowagi pomiędzy naprawdę uzasadnionymi inwestycjami i rynkowo, i bezpieczeństwem dostaw, jak również biorąc pod uwagę możliwości odbiorców, bo za te inwestycje ani zapłaci, pan zapłaci i ja zapłacę w stawce przesyłowej. Także po pierwsze poziom inwestycji, stan bezpieczeństwa sieci, jak i kwestia wykorzystania tej infrastruktury już dzisiaj mamy. Zarówno w sektorze naftowym, jak i gazowym, jak i elektroenergetycznym te możliwości tranzytu, świadczenia usług dla państw sąsiednich są dla nas bardzo dużą możliwością i powinniśmy z niej korzystać tak bardzo, jak tylko jesteśmy w stanie. Stąd zabiegi rządu, abyśmy naszą infrastrukturę już istniejącą i planowaną wykorzystywali wspólnie z naszymi partnerami. Jeszcze tylko króciutko, jeżeli chodzi o kwestię wsparcia rządu dla sektora odnawialnych źródeł. Polska jest bardzo aktywnym członkiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Poddawaliśmy się kilkakrotnie przeglądom naszej polityki energetycznej. Uczestniczymy też w przeglądach przeprowadzonych w innych państwach. Niedawno taki przegląd był przeprowadzony dla polityki energetycznej Niemiec. I ten przegląd Międzynarodowej Agencji jest, powiedziałabym, laurką, która kończy się jedną dużą konstatacją, ale efekt tej polityki na ceny energii dla odbiorców jest w zasadzie nieakceptowalny. Oczywiście ta konstatacja nie pojawia się tam w tak ostrej formie, natomiast jedyną uwagą, jaką agencja miała do polityki, jest kwestia ceny i jej efektu dla gospodarki Niemiec, dla odbiorców niemieckich. Także wyciągnijmy lekcje z takiego systemu. Co możemy zrobić, żeby te ceny infrastruktury, usług sieciowych i wsparcia systemu odnawialnych źródeł nie były dla nas nadmierne? Myślę, że tutaj bardzo dobrym rozwiązaniem jest efektywne wykorzystanie środków europejskich. Jeżeli chodzi o tę perspektywę finansową, która już dobiega końca,
tutaj sektor polskiej energetyki jest naprawdę w naszej ocenie bardzo skuteczny w pozyskiwaniu środków europejskich. W sektorze gazowym to wszyscy Państwo widzicie. Wykorzystywaliśmy wszystkie środki zarówno z programu operacyjnego Infrastruktura, jak i Środowisko, jak i sięgaliśmy po Europejski Program Naprawy Gospodarczej, sięgaliśmy po środki z transeuropejskich sieci energetycznych i polskie projekty były bardzo wysoko oceniane i skutecznie te środki pozyskiwały. Ja osobiście trochę żałuję, że sektor naftowy nie jest równie skuteczny w wykorzystywaniu tych środków. Być może jeszcze uda nam się to do końca tej perspektywy naprawić. Natomiast w nowej perspektywie budżetowej unijnej te środki na energetykę klasyczną są znacznie mniejsze niż były do tej pory. Także to tym bardziej nas skłania do skutecznego ubiegania się o te pieniądze. Natomiast pula środków przeznaczonych na odnawialne źródła energii jest naprawdę znacząco zwiększona. Także myślę, że tutaj wsparcie ze strony środków europejskich i mechanizmów krajowych będzie naprawdę istotne. Mam nadzieję, że sektor elektroenergetyczny, jak i gazowy nie ustaną w działaniach. Staramy się korzystać z nowych mechanizmów europejskich, przede wszystkim z instrumentu Connecting Europe Facility. Mamy tutaj już przygotowane wstępne projekty, listę projektów uznanych za godne uznania, za projekty interesu europejskiego. Na tych listach jest bardzo wiele projektów polskich sektora gazowego i elektroenergetycznego. Oczywiście tryb przyznawania środków jest konkursowy, natomiast mam nadzieję, że nasze plany rozwojowe są na tyle istotne zarówno dla Polski, jak i dla regionu, że będą faktycznie nagrodzone przydzieleniem tych środków i możliwością ich wykorzystania, a efekt dla naszych odbiorców będzie istotny. Dziękuję.